Cześć! Dzisiaj jest wtorek i to jest 50. odcinek vloga. Dlatego uznałem, że przyszedł czas na małe podsumowanie tego, czego nauczyłem się przez te 50 poprzednich odcinków. Mam więc dzisiaj 5 takich rzeczy, które sobie wynotowałem. I pierwsza rzecz, której nauczyłem się, która zresztą była moim celem właśnie tego vlogowania, to było zdobycie takiej trochę większej autentyczności, czyli no takiego dbania o to, żeby być w zgodzie ze sobą, żeby robić rzeczy tak, jak które są zgodne z moimi wartościami, przekonaniami, potrzebami, a nie tak, jak robią to inni, bez naśladowania innych. Ja zacząłem od tego, że naśladowałem właśnie vlogera, który, no, który mi jakoś tam w jakiś sposób imponował, jednego czy drugiego. No i robiłem podobnie, jakby format, mniej może treścią było to zbieżne. Natomiast szybko zauważyłem, że nie jestem w stanie w ten sam sposób nagrywać tego mojego vloga, więc wypracowałem trochę własny styl. I na przykład doszło do tego, że w pewnym momencie jeden z odcinków nagrałem zamiast tych standardowych, powiedzmy, 10-15 minut, to w półtorej minuty. Chciałem być wytrwały, chciałem być konsekwentny w działaniu i obiecałem sobie, że będę nagrywał wtedy, kiedy pracuję, w te dni. No i bywały dni, kiedy było to naprawdę trudne, żeby wydobyć jakąś myśl, zamknąć ją w jakimś, powiedzmy, skróconej formie, tak żeby była strawna, zwięzła i coś wnosiła. No i to wymusiło na mnie to, żeby właśnie trochę popracować nad tym, trochę to pozmieniać. Więc myślę, że tę autentyczność w miarę udało mi się trochę bardziej rozwinąć. No, nadal nie jestem tu jakiś mistrzem, nadal są rzeczy, o których nie mówię wprost, którymi nie chcę się dzielić, na które nie jestem gotowy, żeby się nimi dzielić. Więc czasami nie umiem się do tego jeszcze do końca przyznać. I nad tym sobie pomału pracuję. Druga taka rzecz, której się nauczyłem w tym czasie, była taka większa samoakceptacja, pokora. Być może trochę takie zrozumienie swoich ograniczeń. I zaakceptowanie tego, że na przykład nie jestem ekspertem i prawdopodobnie nigdy nie będę. To znaczy, na przykład nie jestem psychologiem i nie chciałbym udzielać rad, które wiążą się właśnie z... No, powinny być podparte moim zdaniem taką właśnie bardziej kompetencjami psychologicznymi. Ja takich kompetencji nie mam, choć jak zresztą wspomniałem też wczoraj, dużo czytam książek bardziej lub mniej naukowych, z których czerpię tę całą wiedzę. Więc można powiedzieć, że trochę wiem, ale nie chciałbym mówić w sposób taki, że nie wiem, powinieneś robić to czy tamto i wtedy będziesz mieć takie czy inne efekty. Więc tego staram się unikać. No i dzięki temu też właśnie zrozumiałem, że są tematy, które poruszałem, ale trochę po łebkach, nie tak jakbym chciał, może na 30%. Czasami wyjaśniłem jakieś tematy, bardziej rzuciłem może zajawkę, może podałem jakieś tytuły książek, do których warto się odnieść. Więc wolałbym pewnie zostać przy takim sposobie dzielenia się wiedzą, niż dawać właśnie rady, które niekoniecznie mogą tobie służyć. Trzecia rzecz, której się, powiedzmy, w miarę nauczyłem, to tego, żeby dzielić treści, czyli ja to nazywam jeden odcinek, jedna myśl. Czyli tak mówić, żeby dało się to zamknąć na przykład w 5 punktach, tak jak dzisiaj, 5 lekcji z vlogowania, z nagrania 50 odcinków. Wtedy to w miarę jakoś idzie, da się napisać na przykład tytuł do takiego odcinka, z którym ktoś może się zidentyfikować,
może go zaciekawić i może wejść w ten temat trochę głębiej, posłuchać, pooglądać i być może to będzie dla niego wartościowe, więc myślę, że tego się trochę nauczyłem, bo miałem też takie odcinki, w których miałem bardziej, powiedzmy, kontemplacyjne, gdzie mówiłem dużo różnych rzeczy i trudno mi było to zamknąć w jakąś jedną sensowną myśl, w jakiś tytuł, który mógłby w miarę szybko wytłumaczyć, o co chodzi w tym odcinku. Więc to była też taka dla mnie klarowność i czy zrobiłem to, czy może nauczyłem się tego też dzięki temu, że trochę wszedłem głębiej w storytelling i próbowałem nauczyć się właśnie takiego podejścia, gdzie mógłbym wyjaśnić jakąś myśl za pomocą metafor, więc ta zwięzłość myśli też przyszła wraz z taką praktyką pisania, no bo siadałem sobie do komputera rano i najpierw przygotowywałem sobie jakąś myśl w głowie, koncepcję, próbowałem to opisać, streścić, no i to pomogło mi przerobić też te myśli w taki sposób, żeby dało się je zawrzeć w miarę krótko na vlogu. No i to były trzy rzeczy. Czwarta rzecz to ja zaczynałem tego vloga też z taką trochę obawą, że będzie dużo hejtu od samego początku, no bo w internecie różnie bywa i ludzie się gdzieś tam uzewnętrzniają w taki sposób, który może być uznać, można by uznać za na przykład wrogi. Być może niektórzy nie umieją wyrażać swoich myśli. Być może niektórzy są bardzo sfrustrowani. Ja tam nie znam się na psychologii hejtu, ale bałem się tego w każdym razie. A bałem się konkretnie tego, że podetnie mi ten hejt skrzydła. To znaczy, że nagram 2-3 odcinki i nagle zderzę się z taką ścianą, gdzie która sprawi, że nie będzie mi się chciało robić tego dalej. I wiem po sobie, że potrzebuję mieć takiego rozpędu, takiego czasu, kiedy właśnie wyklaruję sobie trochę, jak ja chcę działać, jak chcę robić, jak chcę na przykład nagrywać vloga i nabrać trochę większej pewności siebie. Ta pewność siebie też się pojawiła, co też być może widać z ostatnich odcinków, że nagrywam w zasadzie bez cięć i lecę sobie z tematem swobodnie. A to też wynika z tego właśnie, tej praktyki pisania i przygotowywania treści przed odcinkiem, a nie mówienia z głowy, co mi tam przyjdzie na bieżąco, bo ja mam raczej taki typ, jestem takim typem wnikliwym, gdzie lubię sobie porozkminiać rzeczy na różne sposoby i dopiero potem wrócić do kogoś z bardziej przetrawionym może tematem, może tak to nazwijmy. Więc bałem się tego hejtu i okazało się, że niepotrzebnie. Dlaczego niepotrzebnie? No bo tak naprawdę to oglądalność mam bardzo niewielką. Mam raptem tam kilkanaście odsłon po każdym odcinku. Kilka osób mnie tutaj ogląda, także dzięki Wam też za to, dzięki za komentarze, które dodajecie, dzięki za lajki. No widzę też dzięki temu, co mniej więcej z Wami rezonuje, gdzie, na co położyć może jakiś większy nacisk i tak dalej. A też dzięki temu gdzieś te treści, które mogą być dla kogoś wartościowe, poniosą się dalej, więc może komuś też to pomoże. Także tutaj też zachęcam do tego, żeby dzielić się tymi treściami, jeśli widzisz w nich jakąś wartość, która Tobie pomoże. To była czwarta rzecz, czyli ten hejt, którego najpierw się bałem, później się okazało niepotrzebnie. No bo jeśli jest niewielki zasięg, to też nie masz takiego dużego ryzyka. No i kolejna rzecz, właściwie jeszcze z tym hejtem, jest taka, że byłem najpierw ostrożny. Czyli tak sobie delikatnie, pomału próbowałem treści tworzyć takie, które były mało kontrowersyjne, że tak powiem. No i raczej staram się unikać kontrowersji tak w ogóle w życiu. Budda nauczał drogi środka i też staram się nią gdzieś podążać, żeby nie wykraczać za daleko poza gdzieś jakiś środek czy blisko ekstremów.
Więc ta ostrożność też mi gdzieś towarzyszy. No i na koniec, piąta rzecz. No to były takie rzeczy właśnie związane, ja już trochę o nich wspomniałem, ale taka swoboda, zwięzłość, bardziej techniczne umiejętności związane z tym, żeby na przykład pociąć sobie film w miarę szybko, sprawnie, żeby mi to nie zajmowało pół dnia, tylko na przykład 15-20 minut. I to też się udało w miarę, to znaczy teraz faktycznie jak już mam przygotowaną treść, przygotowane parę punktów, o których będę mówił, no to mówienie idzie sprawnie i w miarę mogę to pociąć bez dużego, powiedzmy, zamieszania takiego, gdzie musiałbym, nie wiem, powycinać fragmenty słów, czy jakoś lepić to wszystko w zdania, żeby to było strawne. Ja się tym przestałem przejmować. W którymś momencie dużo też eksperymentuję, szukam różnych swoich ścieżek, swojego formatu, swojego stylu. I tę swobodę, te takie techniczne umiejętności, między innymi to vlogowanie właśnie mi dało. To jest 5 tych punktów, czyli większa autentyczność, większa samoakceptacja i pokora. Potem jedna myśl na jeden odcinek, czy taka zwięzłość. Trochę przestałem obawiać się tego hejtu. No i piąte, no to oczywiście takie techniczne rzeczy, które z praktyką, z czasem po prostu przychodzą. No bo jak się coś robi, zdobywa się doświadczenie i trochę się jeszcze uczy do tego, czy szuka jakichś, nie wiem, wideo na YouTubie, jak ciąć filmiki w DaVinci Resolve, no to oczywiście ta praktyka gdzieś przychodzi, jest coraz łatwiej. Tyle na dzisiaj. Jutro pewnie będę, nawet nie jutro, bo jutro jest środa, ale pewnie w czwartek już będę robił jakby nową serię, czy może trochę zmienię koncepcję do tego vloga, może trochę ją bardziej ugruntuję, no bo te 50 odcinków dało mi też takie zrozumienie tego, co ja chcę robić z tym vlogiem i jaką rolę będzie pełnił w moim życiu. No i być może w Twoim, jeśli będziesz oglądać to regularnie, albo chociaż raz na czas. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w czwartek. Cześć!